Zrobiło się chłodno, to prawda, mamy czas jesieni, ale to nie znaczy, że mamy nie mają z dzieciakami chodzić na spacer. Bardzo a skoro mi to miło spacer jest jesienny, no to dobry wózek. I dlatego teraz w pytaniu na śniadanie zobaczą Państwo, jakie wózki polecamy. Mamy eksperta. Bartłomiej Bąk, Stosia.pl. Bardzo serdecznie witamy i od razu dopytujemy o te wózki. One wszystkie wyglądają bardzo luksusowo. Podobno Małgosia Socha kupiła ostatnio dla swojego dziecka wózek za 3,5 tysiąca złotych. Czy to rzeczywiście jest taki wydatek? Tak, można kupować takie wózki. Stoi tutaj taki wózek, ten jasno-beżowy, wózek na klasycznym stelażu. Jest to cena no mniej więcej oscylująca, tak jak pani powiedziała. Natomiast wózek, jeżeli chcemy wybrać dla dziecka, dobry, wygodny powinien być przede wszystkim dla dziecka, a dla nas, jako dla rodziców, powinien być funkcjonalny. I bezpieczny. Ja bezpieczny. Już tu patrzę, panie Bartku, dlaczego musi takie być wielkie kółka? Czy one muszą być takie duże? Kółka są duże jak najbardziej, jeżeli chcemy się poruszać poza miastem. Jeżeli chodzimy na spacery, na przykład po lesie, gdzie mamy nierówny teren, wtedy koła pompowane, przede wszystkim pompowane, są lepsze, lepszą ma wózek amortyzację. No ale jak to wsadzić do samochodu, do można bagażnika? Można zdjąć kółko, bez żadnego problemu, koła możemy sobie odpiąć. I wtedy mamy tak jest mniej, a, super. Mniej i to mniejszą mama przestrzeń też może zrobić między oczywiście zakupami, jak najbardziej siatkami, w komplecie to mamy zestaw jakby dwóch tak, gondole mamy może pan to wyjąć tak, bo to się bardzo łatwo elegancko czyli się znowu wyjmuje. Zasada podstawowa przy tych wózkach, że to ma być proste jedno proste funkcjonalne zdejmujemy tak powiem państwu to jest lekkie fajne tak? Tu nie ma żadnego problemu a ta spacerówka jak to się sobie instaluje. Aha, czy to są po prostu... Tak, są takie... Takie bolce, on tak się wkłada. I to już jest bezpieczne? Jak tak, się naciśnie, to się wyciąga? Tak, to okay. Jest już wszystko wciśnięte. To jest tańszy wózek, regulowany nie jest nie, ten wózek kosztuje w granicach 2000 zł w tym momencie. No dobrze. Czyli tu mają Państwo... Regulowana rączka, jak najbardziej zależna od wzrostu rodziców. Jak rodzice są różnego wzrostu, możemy sobie tutaj, jak Pan naciśnie, możemy sobie... To jest bardzo ważne, co Pan mówi. Czyli widzisz, Ty masz na przykład tak, tamtą. Ja muszę, tak, o, a dla Ciebie a potem ja podchodzę i proszę, już tak jest lepiej tak przystosowane dobrze, proponuję ten wózek odjeżdża, teraz ten. A teraz ten, to też jest wózek spacerówka. W tym momencie założony jest wózek spacerowy. Jest to troszeczkę droższy wózek. On kosztuje w granicach 3000 zł. Dlaczego? Bo ma lepszą rączkę? Rączka to raz. Ma zdecydowanie lepsze materiały wykończeniowe. To dwa. Jest wykonany, stelaż jest wykonany z aluminium. Jest bardzo zwroty. Ma małe kółeczka. Wiecie co? To wygląda jak czołg. I piankowe, które dobrze sprawdzają się w mieście. Tak? Jeżeli manewrujemy wózkiem po mieście, będzie to zdecydowanie lepiej. Przy takim wózku warto zwrócić uwagę, czy rozkłada nam się elegancko siedzisko. Czyli to na przykład jak mieszkamy w małym mieście na wsi, wychodzimy z domu i od razu jest żwir albo to niekoniecznie murawa, taki, to nie? Niekoniecznie taki wózek będzie nam dobrze się prowadził. Czemu? Na takim, bo ma kółka piankowe, które i przede wszystkim są małe kółka przednie. A widzicie Państwo, nie zawsze większe które koła nie do końca będą dobrze się prowadzić. Panie Bartku, to jeszcze ten, który Pan z góry powiedział, że jest najdroższy. Co wpływa na to, że cena jest wysoka? Jakość wykonania tego wózka i to, że jest klasycznym, ma klasyczny stelaż, jest... Ma pompowane duże koła, które się prowadzą bardzo dobrze właśnie w trudnym terenie i do tego cały stelaż jest tak jakby na czterech wahaczach usytuowany, co może nam, możemy bujać sobie dziecko spokojnie. Aha. No dobrze, ale taka gondola no to rzeczywiście tylko dla malutkiego dziecka, prawda? Nie, to jest dosyć, znaczy dla ile miesięcy ma dziecko, gdy zwykle wyrasta z takiej... Około 6 miesięcy, jak już dziecko zaczyna nam siadać, wtedy przesiadamy się właśnie do wersji do spacerowej. Na przykład takiej jak ta, prawda? To jest też, to też jest z gondolą. To jest mały, kompatybilny wózeczek. Bardzo fajny dla ludzi, którzy nie są zbyt wysocy. Mamy nisko osadzoną gondolę. Tak. Tak jak jest ktoś wysoki, częste schylanie się do małej gondoli, do niskiej gondoli, no będzie po prostu dyskomfortem. Jasne. A czy jest coś takie jak pasy bezpieczeństwa w wózku? W wózku jak najbardziej, w wózkach spacerowych mieliśmy pasy tutaj bezpieczeństwa. Tutaj też jest taki pas, zobacz. Pasy pięciopunktowe oczywiście, czyli mamy na barki, tutaj w okolicach bioder i pas kroczny. Możemy zwrócić uwagę, czy będą otulinki, tak? Nie będzie to dziecka wtedy żeby po prostu ubierało, nie drażniło. Panie Bartku, ale nie ma poduszki powietrznej. No niestety, jeszcze nie ma. A takie wózki, które, z których ja korzystam z moimi dzieciakami, takie parasolki, małe składane wózeczki, tak, to jeszcze jest na rynku? Najbardziej w sprzedaży, jeżeli potrzebujemy wózka, których chcemy, żeby był bardziej kompatybilny na szybko, wrzucić do samochodu, wtedy można kupić wózek właśnie taki, jak pani mówi, typowo parasolkowy, czyli mały, szybko się składa, zajmuje mało miejsca, jest lekki, ale dziecko musi być troszeczkę większe do tego wózka. Tak. Tak. Oczywiście, że fajnie. Tak. No dobrze, jeśli dziecko akurat śpi, dziękujemy bardzo panie Bartku, to możemy przeczytać książkę.